Halo, halo! Witajcie na kanale GWW-15! Jak widzicie tytuł tego odcinka to Znikające wywiady i skąd nazwa GWW-15. I w ogóle będzie nie tylko o tym, będzie też, będę opowiadam troszeczkę o różnych rzeczach. Między innymi o planach co będę dalej chciał czynić tutaj na tym kanale. Czy to już jest koniec? No bo, skoro znikły, komend skoro znikły wywiady, no to powinien być koniec, prawda? Odcinek 1D, jak widzicie, nie jest. nie ma Powinien być 1C, ale nie jest. Tylko jest 1D. I tak muszę sobie nalać mleka, bo jestem mlekochlejcą. Chyba to mi na zdrowie nie wyjdzie, ale co zrobić? Jak to człowiek nauk ma taki? Chciałem chcieć się alkoholikiem zostać, ale mi nie wyszło. Bo ostatnio piłem i. I wiecie, co się stało? Poszłem spać zanim się upiłem. I tyle. To jest w ogóle. Dlatego przerzuciłem się na mleko. To mi lepiej wychodzi. Dobra. Jak widzicie, znikły wywiady. Szkoda troszeczkę, bo musiałem. Dlaczego one znikły przede wszystkim? One znikły dlatego, że musiałem je usunąć. Dlaczego musiałem je usunąć? Otóż dostałem informację, że te wywiady mogą szkodzić pewnym, pewnym osobom. Mogą w ogóle no, bardzo, bardzo mieć zły wpływ na życie niektórych ludzi. A że ja tych ludzi cenię sobie. Więc, no, i zresztą poprosili mnie o to, więc więc zostało to zdjęte. Tego się spodziewaliśmy z tym moim właśnie kumplem Johnem. My się to spodziewaliśmy, że tak będzie, i po prostu tak czuliśmy, że może tak być. I tak rzeczywiście się stało. Te. Filmy nie ma, szkoda bo słuchajcie to były w sumie najfajniejsze chyba filmy, naj... największą popularność miały na tym kanale, <noise> jak, jak tam się zobaczy te, zobaczyłem te statystyki to powiem wam, że naprawdę kurde to szło w górę, nie, ale niestety no nie poszło w górę, bo Dlatego też, że no, no to pokazuje, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, jeśli chodzi o organizację świadków Jehowy. Jest to no tak, taki wpływ, taki wpływ, jaki wywiera ta organizacja. No to niestety, ale no to, nie jest, to nie jest sobie taki po prostu zwykły wpływ, tylko naprawdę. No to są poważne problemy. To są poważne. To są poważne rzeczy. To nie jest płaska ziemia przede wszystkim, prawda? Zobaczcie, że płaska ziemia, jakbym jak robił filmy, jakiekolwiek filmy o płaskiej ziemi, ja nie muszę ich usuwać. A tutaj niestety ten musiał. Pojawiły się też na, na czatach, kiedyś na live'ach, pojawiały się takie pytania, skąd ten GWW-15 się wziął, prawda? Bo, no to jest takie dosyć intrygujące, jakiś taki nick z dupy i w sumie nie wiadomo o co chodzi. Zanim wyjaśnię skąd się to wzięło, to wam powiem, że trzeba, że ktoś tam miał rację, że to się wzięło z inicjałów. Ale to nie jest takie proste, zaraz zobaczycie. Bo yy, to nie ma nic wspólnego jakby z moim imieniem i nazwiskiem, znaczy no trochę ma z imieniem, no dobra, Zaraz, zaraz się wszystko okaże, musimy cofnąć się do mojego dzieciństwa. Do mojego yy, pobytu w przedszkolu. Zresztą teraz będzie tak: będzie nudna opowieść o tym, jak GWW-15 chodził do przedszkola. O tym też będzie. Nie wiem, czy to będzie nudne, ale musi o tym być, ponieważ jest to wstęp do czegoś tam, czegoś tam, kiedyś tam. No ale to jeszcze na razie nic nie powiem, bo to będzie tajemnica. To jest, ma być niespodzianka. Kiedy chodził do przedszkola i się bawił klockami, które sam zresztą robił. Nie, na no żartowa. Co się działo w tym przedszkolu? Przede wszystkim w przedszkolu. Ja bardzo nie lubiłem chodzić do przedszkola, bardzo nie lubiłem. Uciekałem z przedszkola, bo raz mi się zdarzyło, że zwiałem. I tylko mi się ta ucieczka nie udała, ponieważ pani, która. Poprosiłem ją, żeby mnie przeprowadziła przez ulicę. Kapnęła się, że ja z przedszkola znawiałem i mnie z powrotem do przedszkola zaprowadziła. A więc od małego ceniłem sobie wolność, bo ja w domu czułem się wolny i ja nigdy się w domu nie nudziłem. Jakby, jakby mnie zostawili rodzice sami, to ja nie odczuwałem czegoś takiego jak nuda. Ja zawsze sobie znalazłem jakieś zajęcia albo jakieś sobie znalazłem dziwne. Dziwne pomysły, które nie do końca były bezpieczne, więc no, tym bardziej mnie nie zostawiali w domu. <grym>, zresztą, 3 no, latka, czterolatka raczej nie można zostawić w domu. Co tam się takiego działo w tym przedszkolu? W tym przedszkolu chodzili też, chodziły też inne dzieci. No ja tak się przypatrywałem tym dzieciom i zwróciłem uwagę na mojego kolegę takiego jednego z mojej z tej grupy i. Co było fajne w tym koledze? W tym koledze było fajne to, że on miał starszego brata. I to było w nim najfajniejsze w sumie, a tak naprawdę dla mnie wtedy było najfajniejsze w ogóle to zjawisko w ogóle posiadania brata. Bo ja nie miałem brata, ja miałem samej same siostry wtedy. I ten bardzo, bardzo pra... chciałem, pragnąłem mieć brata. Zresztą to nie jest chyba jakieś odosobnione zjawisko wśród takich maluchów. I po co mi ten brat był? No, po to, po co temu tamtemu był brat? Bo na przykład, jak ten ktoś mu tam za skórę zalaz no to on szedł po starszego brata ze starszej grupy, no i zaraz problem był rozwiązany, prawda? I, czyli był jakiś taki obrońca, jakiś opiekun, który, który go tam się nim opiekował, którego. Jakby. I to mnie, to mnie fascynowało w tym w ogóle zjawisku, żeby w takim braterstwie, w tym właśnie takim, jakby. No, nie potrafię tego, nie potrafię tego określić, ale to już, było, to już było w przedszkolu we mnie, bardzo mocno, głęboko się działo. No i jak już zaczynałem podrastać, to znalazłem sobie brata, w cudzysłowie, starszego brata, znalazłem sobie kolegę z, z podwórka. Co nie było takie łatwe, bo ja mieszkałem na osobnym w ogóle podwórku, a tam, gdzie ci sąsi sąsiadów jeszcze nie było, jak ja byłem mały. Ja byłem totalnie, znaczy może nie totalnie sam, ale byłem. Brakowało mi kolegów. Na początku miałem jeszcze siostrzeńców, dopóki ze mną mieszkali, bo mieszkaliśmy razem w jednym domu wszyscy. No to było wtedy było świetnie, ale potem oni się, oni się wyprowadzili. I tak, ja miałem bardzo szybko siostrzeńców. Moi siostrzeńcy są mniej więcej w moim wieku. No, rok, dwa różnicy może jest. To znaczy nie wszyscy będą ja od cholery siostrzeńców. Wszystkich ich pozdrawiam, gdyby słuchali, ale prawdopodobnie nie słuchają, bo nie mają czasu na takie głupoty, żeby słuchać tutaj swojego starego wuja. Ja zostałem jakby sam. Jak oni się tam wyprowadzili, ci moi kuzyni i siostrzeńcy właściwie, to ja zostałem sam. Sam. Mieliśmy, mieliśmy podwórko. Mieliśmy. Yy... Miałem podwórko, miałem, mieliśmy domek osobno wtedy i ja byłem tam sam. Ja byłem sam i bardzo pragnąłem z kimś się bawić, z kimś mieć jakiś kontakt. No i niestety czegoś takiego nie dane mi było przez ileś lat w ogóle, bo chyba ja to mogę nie pamiętać teraz, a to tak odbieram. Ale pamiętam, że odczuwałem ten brak. I okazuje się, że potem przeprowadzają się do. Naszych sąsiadów tam do nas naprzeciwko przyprowadzają się jacyś ludzie tam. No i oni tam mają dzieci. Poznałem tam jednego, jednego kolegę, który był jeden rok młodszy ode mnie. Potem poznałem iluś tam kolegów, którzy byli starsi ode mnie i jednego takiego właśnie kolegę, którego chyba wymienię tu z imienia. To był Andrzej. On był starszy nie wiem ile ode mnie, z jakieś trzy może lata nawet, ale. Ja sobie właśnie wtedy z nim, znaczy w nim upatrywałem właśnie takiego starszego brata, którego ja bardzo, ja potrzebowałem brata, już od przedszkola. Takiego starszego. I to było po prostu świetne, bo ja, ja miałem to, co chciałem tak naprawdę. On jakby, no, on jakby okazał się też bratem. To było tak, że, wiecie, jak to jest, starsi do, nie za bardzo tam do młodszych tam podchodzą. Raczej, żeby tylko, nie wiem, spuścić manto, a on taki nie był. On po prostu, no można powiedzieć, że się mną opiekował. Czyli na przykład uczył mnie, uczył mnie jazdy na rowerze, nauczył mnie jeździć na rowerze. Tak to jemu zawdzięczam umiejętność jazdy na rowerze. Jemu zawdzięczam w ogóle, nauczył mnie biegać też, bo jak on zobaczył, jak ja biegam, jak ja byłem mały, ja byłem w ogóle jakiś taki kosiawy chłopak. Chyba nawet kiedyś wspominałem o tym, jak mówiłem o Orliku, jak chodziłem na Orlik. Zacząłem chodzić na Orlik, no to właśnie ta moja koślawość tam, tam się uwydatniała w tym. No i on też to właśnie zaczął, on zaczął to naprawiać, jakby, nie? No, pamiętam, jak mnie nauczył na rowerze jeździć, bo mieliśmy, znaczy nie wiem skąd on wziął, skąd wziął taki rowerek z kółkami, takie dodatkowe kółka, i on <laughs> mówi to jeździ na tym rowerku i potem któregoś razu yy, mówi, to ja Ci podniosę jedno kółko, a Ty jedź. No, a on podniósł wtedy dwa. I ja pojechałem, ja po prostu jakbym nie wiedział, że on, że on podniósł mi, jakbym wiedział, że podniósł dwa, to bym się zastrasował, że, że jadę bez kółek i bym wtedy nie pojechał. Miał sposób, tak, robił, robił różne, różne fajne rzeczy, na przykład yy, z, z jakichś takich wózków dziecięcych, starych, robił samochody, Także miał chłopak web, robili, robili pistolety na, na skoble, to było też niezłe. I pamiętam, któregoś razu jego brat wycedził mu, wycedził mu, nie wiem, czy pod oko, czy, czy coś takiego z tego skobla. Po prostu to, wy, to był niesamowity mechanizm, który naciskałeś naprawdę cyngiel i tam się zwalniał jakiś, to było zrewna, zrobionej z drutu. I tam się zwalniał jakiś mechanizm, który u, uwalniał ten skobel, który był napięty na gumie. I to po prostu szło jak, 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 prze, jak przecinak. I któregoś razu właśnie jego starszy brat mu do, do, dosadził w, pod oko i ja byłem taki wtedy wnerwiony, że o jak to mojego brata. Ja, ja naprawdę go traktowałem jak brata. To, ja naprawdę o nim tak myślałem. To nie, nie to, że, że to było jakieś tam, że kumple, coś tam. Nie, nie, nie. Bo to właśnie na tym polega cały myk. Do, no to jak on. Jak on do mu trzepnął pod te oko, no to ja mu wziąłem i podchodził, <głos》> Nie miał koszulki wtedy. Ja miałem swój taki pistolecik też, podeszłem do niego tak prosto mu w brzuch. W brzusio, nagie brzusio, mu wycedziłem z tego skobla, się zaczął zwijać. No i wtedy poczułem satysfakcję. No, to byli starsze chłopaki, to byli no, dużo, dużo. Tamten, ten drugi to wyższy był starszy. Ten, co mu wycedziłem. No i y, tak to mniej więcej, tak to mniej więcej y, wszystko, wszystko się działo. Ale było tak do pewnego stopnia, ponieważ on zaczął dorastać i zaczął mnie odsuwać, dlatego że dlatego że, no, zaczął dorastać przede wszystkim. No i inne priorytety zaczęli gdzieś tam kombinować z jakimiś dziewczynami, z jakimś czymś. No i oni mnie, on, on przede wszystkim, on mnie odrzucił. I to było dla mnie też takie kolejne y, przeżycie, bo ja znowu jakby zostałem. Jakby zostałem sam bez, bez tego, ale jakby. Ta faza tego, tego dzieciństwa, tego, tego czegoś, tego pragnienia została zaspokojona. I sobie pomyślałem, że byłoby fajnie mieć teraz y, młodszego brata, żeby się nim opiekować. Tak sobie to wymyśliłem. No. Tak czyli. No ale nie było. Nie było. Więc co sobie zacząłem wtedy, co się wtedy zaczęło dziać? Wtedy zaczęło się dziać to, że to, co u wielu, wielu dzieci się chyba dzieje, że zaczynałem sobie wymyślać wymyślonych kolegów. I ja to, to samo sobie zrobiłem. Czyli sobie powymyślałem, powymyślałem sobie braci przede wszystkim. Powymyślałem sobie braci. Słuchajcie, było tak, że mm, miałem właśnie chyba trzech braci, czy czterech jednego młodszego, ja byłem w środku, jakby w, tym, w tej całej rodzinie, i jeden był starszy i jeden był właśnie, też był wymyślony właśnie ten, ten który, ten prawdziwy, który już nie był, ale on musiał tam być w tym, w, moich, w moim wymyśleniu, w tym moim wymyśleniu, on tam był. Czyli jakby rzeczywistą postać sobie, jak, już, która mnie porzuciła, to ja sobie to dalej wymyśliłem i że, że on będzie, że on będzie ten... No i co, to działało jakby w taki sposób, że to się bardziej, coraz bardziej rozwijało. Jeszcze tutaj muszę wspomnieć o, moich za, o moim zamiłowaniu do, do map i do pociągów, gdyż to też było bardzo, bardzo ciekawa sprawa, że ja od małego siedziałem w mapach, czyli ja, ja miałem dużo map. Moja siostra, któraś tam, moja siostra pracowała w mapach. W, w kartografii, i gdzieś tam, jak były na przykład uszkodzone jakieś mapy, albo gdzieś tam odeszły, odpadły, no to one, one, oni dostawali te mapy czy coś. No i ja w końcu trafiałem do mnie ostatecznie. A ja po prostu byłem obłożony mapami i od małego chłopaka, tak od jak nie wiem ile miałem. Nie, nie będę mówił datami, nie będę mówił latami, bo ja nie pamiętam tego wszystkiego. Wiem, że u, potrafiłem rozłożyć sobie mapy świata, Europy, na to zapałki po. Ojcu i matce brałem zapadki, mamie i tacie brałem zapałki wszystkie i rozkładałem to jako statki, jako jakieś tam jednostki pływające po morzach i oceanach i, i tak się bawiłem sam. Ja nie musiałem, nie potrzebowałem do moich zabaw kogoś. Ale potrzebowałem właśnie tych, tych braci, tych, tych wymyślonych kolegów, no i takich miałem. I właśnie co dalej? Całą moją miejscowość, jakby, w której mieszkałem, podzieliłem na różne dzielnice. Oczywiście to było, to było wszystko w moim głowie wymyślone, ale ja to wszystko przelewałem na papier. Ja to robiłem, ja robiłem mapy, robiłem różne, zaznaczałem różne, wymyślałem nazwy. I jeszcze o jednej rzeczy muszę powiedzieć tutaj odnośnie braterstwa, że ja byłem bardzo pod silnym wpływem, którym, po, potem już pod bardzo, wpływem, bardzo silnym wpływem, książki, którą na pewno kojarzycie. Yy, ona, ta książka się nazywa. Ja to właśnie tego gada, ma. zamiast coś pokazać, może. Ta książka nazywa się Bracia Lwie Serce. Jak że, żeby inaczej, prawda? <laughs> to była moja jedna z najwspanialszych książek w dzieciństwie. Ponieważ ona opisywała to, czego ja gdzieś tam zawsze od y, przedszkola y, pragnąłem, tak? I ona, to, to wbudowywało się w moje, mm, w moje takie potrzeby uczuciowe, jakby, tak? Emocjonalne, tak, dobrze gadam. No bo uczucia i emocje to są prawie to samo. Tak, bracia dwie serce, tak? Jeszcze mam coś co się zgadzać na coś? No, dobra. Tak, to była dokładnie ta książka z taką okładką żeby nie wiem czy będę spoilerował, gdyby ktoś chciał przeczytać, to o, napisz, znaczy o, nie powiem o co chodzi dokładnie, ale no jest to, to o dwóch braciach, z których, którzy giną, znaczy jeden z nich ginie i przenoszą, potem drugi umiera, bo, bo, bo też jest chory i przenoszą się do pięknej, wspaniałej krainy, w której na przykład była Dolina Wiśni, jak tu widać na tej książce, właśnie kwiaty wiśni, przez to strumyk płynął i była też Dolina Dzikich Róż. Na podstawie, pod wpływem tej książki ja swoje podwórko podzieliłem na różne właśnie takie doliny i po narysowałem to, rozrysowałem to i, i to była na przykład dolina, ja, ja mnie tam oczywiście fantazja poniosła już dalej i była na przykład dolina śpiewających ptaków i, i dolina y, rzeki chyba, czy coś takiego. No dolina dzikich ruszy i dolina wiśni również musiała być. Oczywiście dolina wiśni była tam, gdzie było wiel, dużo wisienek stało, a dolina, bo, bo ja mam sad miałem o, wtedy, w tamtych czasach i miałem, o, moja mama miała ogródek ja to już zapuściłem to, ale one, ona... wtedy to dbalo o to i. Oczywiście tam, gdzie był ogródek, to była oczywiście dolina dzikich róż, no nie mogło być inaczej, prawda? I mniej więcej coś takiego. Była Dolina Jabłoni również, dolina. Do... No właśnie to, tam jest taka kraina w tej w tej książce jeszcze karmaniaka. I właśnie pamiętam, że gdzieś tam za, za domami, za nad strumykiem, bo tam właśnie. nad strumikiem, no, moim strumykiem, a... W mojej wyobraźni przeradzał, przeradzał się ten strumyk w olbrzymią rzekę rwącą, i tam właśnie była ta karmaniaka, ponieważ w tej książce też jest właśnie ta rzeka, jakby jest na granicy karmaniaki i tych właśnie tych, tych krain. No, miałem takie jazdy. I co się działo dalej? To, to zaczęło potem ewoluować te krainy, i zaraz zobaczycie, zaraz wam pokażę. Potem, potem do tego wszystkiego zacząłem wymyślać swój język. Czyli przerobiłem na przykład Dolinę Śpiewających Ptaków na, na coś, co się nazywało New Ada. Tak sobie to wymyśliłem. Ja miałem takie właśnie. Takie miałem jazdy. Zresztą zaraz wam pokażę, ponieważ znalazłem, znalazłem zeszyt, który ma już około 30 lat. Znalazłem zeszyt, w który właśnie. W którym to właśnie to robiłem. Jest, ten, to jest, ten zeszyt jest bardzo zniszczony, ale ale chcę wam go pokazać i zobaczcie, żebyście zobaczyli, jakie miałem jazdy. Jak widzicie, to jest, to jest mapa mojego podwórka. Północ jest, yy, północ jest ze strony prawej. Od prawej strony jest północ. Mimo, że właśnie to właśnie też było ciekawe, że ja nie rysowałem nigdy map tak jak one powinny być, czyli północ-południe, tylko wschód-zachód. Wschód był zawsze na dole. Tak? I tu jest właśnie ten wschód. No i tu są właśnie takie różne nazwy. Tylko, że to już jest, słuchajcie, to jest już no tu jakiś ten pożar przeżył ten zeszyt. Tylko, że to są już to jest jakby wyewoluowane, to już jest bardzo, bardzo posunięte dalej. Hiyoing, tak, jest Hiyoing, tak. oznacza małe miasto. I to właśnie tam była, tu jest Zulin, natomiast była to Dolina Wiśni właśnie. A tu, gdzie jest teraz ta Wnzezi, to była new Wayda kiedyś, albo inaczej właśnie Dolina Śpiewających Ptaków. Dlaczego Dolina Śpiewających Ptaków? Co ciekawe to nie była w ogóle Dolina, bo to było na górce, ale cóż tam. W mojej wyobraźni to była Dolina, dlatego że tam, 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 tam dalej były drzewa, w których mieściły się. w maju przelatywały słowiki i tam po prostu tam było najlepiej słychać. To było... To było szalone po prostu. Obłędne, obłędne, obłędny klimat śpiewających słowików i ciepło majowego wieczoru. Dla takiego dzieciaka. Nie wiem, 10-11 letniego bo ja miałem takie wtedy jazdy. To było po prostu szok. Jak widzicie, tu są różne numery przy tych. Tak, te, te zielone, te zielone to są miasta, zresztą tu jest legenda. Tego to wszystko było, wszystko. Jak widzicie, też miałem swój język i swoje w ogóle litery. Czyli to nie jest dokładnie to nie jest dokładnie to brzmi jak angielski trochę, ale z angielskim nie ma nic wspólnego. A to, to, to już jest bardziej właśnie portugalski, nie? Tak, miałem w ogóle fioła na punkcie też języków różnych, aczkolwiek żadnego się nie nauczyłem, i angielskiego też za bardzo nie umiem, dlatego że właśnie. Ja wolałem wymyślać swój język, niż mieć jakiś tam inne. Te, y, te liczby to są. Te liczby to są y, liczby mieszkańców. No i tutaj jest właśnie Ta, y, ta rzeka, która się nazywała potem już. Z tego co pytam, Mekwi tak, i Kesui. Tutaj do, był dopływ. Ten dopływ to był ściek w ogóle z mojej chaty. No i od tego się zaczynała nowa rzeka. Kopenhaga, no widzicie, też miałem takie, właśnie tak, bo potem miałem już. na, na... Nie wymyślałem, sw... no wymyślałem swoje nazwy, ale wymyślałem też, no jakby zapożyczałem z innych, już z prawdziwych map. Kingston wiadomo, że to jest Jamajka. Tak. Zresztą ten, ten mój kraj w którymś momencie się zaczął nazywać Jamajka to chyba widzę. Tak Nieźle, nie jestem Gdzieś yy, I to takie właśnie coś było. I teraz słuchajcie, bo to. To jest. Yy, wszystko na temat mapy Oczywiście, tak, ja miałem w ogóle swój język, swój hymn, wszystko miałem wymyślone. I, myśl, i miałem wymyślone również, tutaj zaraz, zaraz się okaże wszystko. Tutaj jest jakby dalsza część tej mapy, nie wiem dlaczego ja ją tak zrobiłem, że tu jest to, jest to samo, tylko albo z innego okresu, albo nie wiem co. Tak, oczywiście są tory, musiały być tory, to jest mapa kolejowa, bo yy, były też, były też rozkład jazdy, zaraz wam pokażę, cała moja wiocha, była podzielona na tereny. To jest inny zeszyt jakiś. I to, to jest centralnie rozkład jazdy, który po mojej wiosce obowiązywał. Jakby zobaczcie, widzicie, macie. Yy, to są części, które też wymyślałem dla mojej wiochy. I to są prawdziwe. To są prawdziwe minuty. To są prawdziwe minuty. Z tym, że te czerwone to jest minuty dla, dla rowerów, jak jechałem rowerem. Natomiast. Yy, te. Tak. Newta to jest nazwa rzeki, która naprawdę płynie ko mojego tam domu i naprawdę jest rzeką. Dobra. I tutaj macie, a tu macie na przykład prawdziwe minuty chodzenia na pieszo. Czyli miałem wszystko po Tio tak Tio to był potem w końcu, tak, po ostatecznych po ostatecznych. Y ewolucjach, ten, ten mój kraj zamienił się w Tio i to było właśnie ten potok, też te Mekwy i zamieniły się w Tio i potem było Tio już i, i tutaj jak widzicie jest 7 minut, tak, jest 10 i 17, oczywiście te znaczki są wszystkie zrżnięte z prawdziwych rozkładów jazdy, czyli te takie ptaszki, jakieś kreski, to wszystko ma znaczenie w prawdziwych rozkładach jazdy. Takie miałem jazdy właśnie, no i tutaj mamy i to wszystko było, i to było wszystko w moich, w moim, w moim mózgu. Tak, nawet są oznakowania, znaczy znakowania, takie adnotacje. Tak to wyglądało. I teraz jeszcze jedna rzecz właśnie, bo teraz dążymy do, do GWW-15. Teraz będzie, to się teraz pokaże. A, jeszcze, zanim jeszcze dojdę do tego, zobaczcie, tylko widzicie, to jest wszystko, tak, miałem, miałem hymn. To nie, to nie jest jedyny hymn, miałem hymn zrobiony. Wszystko było. Tam na nawet waluta, wszystko było, no trochę jest zdewastowany ten zaszczyt, widzicie. A tu jest jeszcze ciekawa historia, o, a tu zobaczcie, tu są w ogóle, to jest wypis miast. Są mieszkańcy i to jest chyba, to jest w ogóle, jak to znaleźć na mapie chyba, tak mi się wydaje. Nie, nie, teraz nie pamiętam. To było stare czasy, tu jest Konfederacja Dwóch Państw. To, co wtedy widzieliście na tym, to jest tutaj. To jest to. To jest moje podwórko. Jak widzicie, to jest połączone teraz w. w, w coś większego. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mieszkał mój kolega i ja go wciągnęłem w tą zabawę. Ale to już było. to już było bardzo, bardzo. No ja już nie, nie musiałem mieć wtedy wymyślonych kolegów, bo właśnie wciągnąłem, wciągnąłem rzeczywistego w to i on, on, był, on to w to weszedł, on po prostu był, zas, on był zadziwiony w ogóle, że co, można coś takiego wymyśleć. I weszedł w to i razem się bawiliśmy w to i co mnie denerwowało trochę, to po, po, pobrał nazwy moich miast sobie, bo to, to jest jego miasto teraz, ale to, to jest moja nazwa, sobie znaczy zamiast sobie wymyślać, to wziął sobie moje. Opeciu to jest właśnie chyba jeden z moich miast, a on wziął sobie na stolicę, to, no takie życie. W każdym razie podzieliłem się z nim tymi tymi. No i to moja moja mój kraj tak wyglądał. To było już wtedy połączone. Ale wr wróćmy do tego zanim jeszcze zanim jeszcze ten tu jest. Tu są tu są yy, głoski mojego języka też. Ale was zanudzam, pewnie są. Nie wiem, pewnie też mieści takie jazdy. Tu jest jakiś hymn. Nie wiem, też coś wymyślałem. To jest, to jest nazwa pierwszego mojego państwa. Tutaj to są tylko... Widzicie, bo to jest już kolejny jakby tam... Kolejna ewolucja. To, jest, to, jest, to było pierwsze w ogóle... Wow <głosłusza> Takie śmieszne nazwa, a wiecie skąd się wzięło? Z Warszawy. Tak, to było. To wszystko mia, było jakoś przekształcone, nie? Yy, terytoria. O, proszę. Znowu coś ciekawego. Taka podróż do. Podróż w odległe lata. Podróż w czasie. Jeszcze gdzieś miałem też. Zaczynałem pisać konstytucję. Zobaczcie tu. I tu jest. Co ciekawe, tu jest właśnie. Yy, jak to było? Państwo, państwo miłości, to znaczy państwo braterskiej miłości. Tylko, że w, w polskim języku nie, nie było tego słowa, prawda? Bo w języku greckim jest takie słowo, które się, nazywa, które się nazywa filia. Filia oznacza braterską miłość. I na przykład właśnie to jest miasto Filadelfia, to właśnie stąd się wzięło. To jest miasto braterskiej miłości. Natomiast ja nie miałem takiego, nie miałem takiego słowa. Jak widzicie, kis, słowo kis, które oznacza po angielsku pocałunek, to w moim języku oznaczało miłość, tak naprawdę. Bo ja, ta, bo... bo ja nie znałem angielskiego, znałem słowa, wiedziałem, że to coś ma związek, coś tam, coś tam, ale nie wiedziałem, co to dokładnie i dlatego, no ja się rosyjskiego uczyłem. i dlatego, no tak, tak brzmi to dziwnie, prawda? Pełny to było państwo. I D to był właśnie taki przedrostek, który oznacza, no to, były, to było wszystko, tam były zasady, pisownie, zasady wymowy i tak dalej i te D to właśnie coś tam znaczyło, że to jest określenie, coś jak angielskie off, prawdopodobnie. No. E, dobra, i teraz wracamy do do tego, skąd ten, ten. Zatem, uwaga, bo teraz jest chwila prawdy, GWW-15, uwaga, GWW-15 wziął się z inicjałów, z inicjałów. Uwaga, zobaczcie, widać tu George Winnef Win. Wynne. To była, to było imię i nazwisko, które ja przyjąłem jako jeden z tych braci. Zaraz zobaczcie tutaj z, yy, niżej będzie zaraz. To są właśnie lata jeszcze tych ludzi wymyślonych oczywiście. Zobaczcie, tu jest kolejny Olsen Winef yy, to był w ogóle. To była ciekawa historia, bo nie wiem jak sobie to wymyśliłem wtedy uzdrałem w mojej głowie, ale to był to był mój brat, który był jednocześnie moim synem. Takie mia miazy. no trudno. Yy, I co to jeszcze było? Jest jeszcze jakiś Winef? Tak, tu prawdopodobnie jest ten Andrew, który właśnie też to jest właśnie ten Andrzej. Ale nie wiem, czemu to jest skreślony i teraz nie pamiętam, dlaczego. Widocznie go wywaliłem z prezydentury, bo to, był, to, to byli prezydenci, to byli prezydenci tych stanów. Tutaj widzicie, to są Wenezja, z o, tutaj są te, ci, te, 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 te. I, no Thompson, to był Tomek nawet. I George W. Wineff. Widzicie, to jest Kolejne, czyli oni po prostu mieli tak samo nazwisko i tak samo imię, tylko byli, byli ponumerowani. A więc ten Winef, to było nazwisko i skąd ono się wzięło, to też jest ciekawa sprawa. To się wzięło od odkręcenia do tyłu mojego przezwiska, które funkcjonuje do dzisiaj, ale nie powiem wam jak. Ci, którzy no, mnie znają tak w realu to wiedzą i po prostu jest troszeczkę zmodyfikowany. A win to jest po prostu numer, czyli w kolejności, ja byłem drugi. Win to jest drugi. To bo ja miałem, to, miałem swój język po prostu. Miałem, jak, się jak się witałeś, to mówiłeś, Don Dembo. <laughs> tak było. Takie se wymyśliłem rzeczy. Zostało jeszcze skąd 15, bo jak widzicie to jest 12, a skąd 15? No 15 jest liczbą, z, centralnie z liczbą pseudolosową, ponieważ chciałem założyć pierwszy sobie na YouTubie, nie na YouTube, na, na jakiejś poczcie chciałem i oni po prostu GWW wpisałem, a tu lipa i zaproponowali mi, że 15 jeszcze dostawiam i to stąd się wzięło. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. To byłaby na tyle opowieść o właściwie państwie braterskiej miłości. I, I co ważne jeszcze chciałem powiedzieć, to to, że właśnie ja zawsze taki byłem, żeby nie szukać konfliktów. Ja nigdy nie miałem konfliktów. To, to wyrażało mnie całego. To wyrażało mi całego. Ja byłem zawsze taki gotowy do nawet ustępstw, ale żeby był spokój. Ja, zresztą cała ta, moja, cała ta moja w ogóle te, te dzieciństwo. Ja siedziałem na tym na, w tym swoim państwie, w tym swoim kraju, i tam po prostu się nic nie działo. I to mi zupełnie odpowiadało. Tam Po prostu. Ja potrafiłem, ja nie musiałem mieć. To Znaczy, jakby nuda mnie nie nudziła, bo ja sobie zawsze coś wymyśliłem. I zawsze coś było tam. Zresztą zawsze można było połazić po drzewach albo nie wiem co. Albo w piaskownicy zrobić stację kolejową i jeździć pociągami. Były takie też rzeczy, że robiłem, robiłem, robiłem sobie różne takie konstrukcje. Robiłem. Potem już zacząłem się interesować elektryką. To też właściwie się chyba wzięło z pociągów. Bo pociągi były elektryczne. Kiedy ja byłem właśnie gdzieś około właśnie tego wieku dojrzewania, to zaczęło 14 lat. To zaczynali u nas koło mnie, koło domu robić elektryfikację linii kolejowej. No i. No i stąd się wzięło to. Chyba. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o te całe GWW-15. Natomiast odnośnie wywiadów i znikających wywiadów i tak dalej. Czy wywiady dalej będą jeszcze? I tu odpowiedź brzmi tak, że będą wywiady, to znaczy będzie jeden na pewno wywiad, już go przyszykowywuję i to będzie niespodzianka trochę też, znaczy niespodzianka, no nie powiem więcej, co będę gadał. To będzie odcinek, yy, też go podzielę, będzie to odcinek 2a. Tak mi się wydaje. Yy. Czy, ben, czy ben, będzie jeszcze coś o świadkach Jehowy oprócz wywiadów? Myślę, że będzie, bo trzeba będzie omówić. Chciałem, chciałem w ogóle omówić najważniejszą według mnie naukę świadków Jehowy. Także myślę, że, że trzeba by to było zrobić. I teraz pytanie, jeszcze najważniejsze, które większość prawdopodobnie oglądających tutaj no czeka na to pytanie. Tak, czy na, na, tą, na to. Czy będzie coś jeszcze o płaskiej ziemi? Bo to jest, prawda? Ten kanał jakby <grystanie> istnieje dzięki płaskiej ziemi właściwie. <grystanie> no śmieszne to jest, żeby takie jeżymi rzeczami się. <grystanie> tak, o płaskiej ziemi też nie wykluczam, że coś będzie, bo chciałem omówić Wam, chciałem pokazać Wam, znaczy omawiać, omawiać omówić. Chciałem pokazać jeszcze. Właściwie omówić. Chciałem omówić film. Tylko właśnie teraz go nie mogę znaleźć jak zwykle. Zaraz, zaraz go tu włączymy tutaj przechwytywanie ekranu. Ja go y, przygotowałem tak, żeby. No, go przygotowałem nie wiem, gdzie teraz jest. Tak go żem przygotował. No. <laughs> chciałem, chciałem, żeby. Ukryć wizerunek pana, yy, pana Tomasza, bo on nie, nie lubi być ten. I siedziałem, siedziałem trochę czasu z tym, żeby. A tu jest, właśnie. O, to tu jest, tu jest chyba. Zaraz wam pokażę, który to jest film. To jest pierwsze wystąpienie pana Tomasza Lewela i chciałem ten film omówić. Już go tu zakryłem, jak widzicie, żeby go nie było widać. Yy, także. I ten film chciałem omówić. To jest takie moje na początek, taki jakby rozkład jazdy. Kiedy to będzie i jak, to nie mam pojęcia. Ale. Yy, no tutaj wy tego wywałem te, te twarze, bo tu siedziałem trochę z tym. Yy, tak, czy będą live? Y? Tutaj, właśnie pytanie jeszcze odnośnie liveów o płaskiej ziemi. Tego, tego to nie wiem właściwie, bo yy, słuchajcie. Nie wiem, te live y bardzo długo trwają i w ogóle nie wiem, czy coś dają. Ale może będą. Nie wykluczam, że nie będzie. Może będą. A tu przy okazji jestem jeszcze yy, a propos yy, Isla Crake i odbicia. Przy okazji to, jak widzicie tutaj, Termos Crake to jest pokój mojej mamy, która nie żyje już. I tam się nic nie dzieje w tym pokoju ale dzieją się doświadczenia jakby naukowe. Czyli mamy, mamy bo padł, padł zarzut, że nie da się zrobić takiego czegoś, że masz tu przepaść, tak? A tutaj masz yy, potem takie odbicie, prawda? A to jest nieprawda. Teraz dla, dla mnie, wiecie co, to jest naprawdę dziwne, że facet sobie opowiada na YouTubie głupoty, i on sobie po prostu tak może opowiadać, a wszyscy mu kiwają, że tak, 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 nie, że. Tak, ja tu nawiązuję do pana Daniela, oczywiście, no bo co do kogo bym. Na... Teraz też coś wymyślił, jakiegoś śmiesznego. Gdzie ten pan Krajzuś? Nie, to nie to, tu. Tak, że słońce grzeje słabiej, prawda? No. I tu wszyscy. Wszyscy panu mu przetakują, tak, 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 tak. Oj oh jest, tak, no. Tak słońce, tak, bo słońce nie grzeje wcale. No. <gryje> grzeje, grzeje. Tak samo grzeje w lato. Słabo, jak jest w tym miejscu, w, te, w tej pozycji. Dlatego ludzie, jak idą w pole, bo pan Crazy może nie wie o takich rzeczach, ale jak się mieszka na wiosce, to się wie, że jak idą w pole, zbierać truskawki, to idą rano bo wtedy Słońce jeszcze nie grzeje. Niestety. Panie Crazy, tylko trzeba obserwować świat, a nie głupoto opowiadać. Ale pan dopiero zaczął to jeszcze przed Panem wszystko. No. no, dobra, to by było na tyle. Także tyle odnośnie, odnośnie tego, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że nie, nie zanudziłem Was z tymi opowieściami. No, Można by to było dużo opowiadać jeszcze o tych dzieciństwach, o Wiecie co, ja potem spotkałem takich chłopaków, którzy tak samo mieli takie same jazdy. Też sobie wymyślali nazwy różnych okolic. Nie może to jest normalne u dzieci, tylko może mi się wydaje, że nienormalne. Nie wiem. Bo mi się wydaje, że to jest nienormalne. Ale to. No, rozumiecie, zamiast biegać za piłką czy za coś tam, coś tam, to ja takie akcje odwalałem. <laughs> Ale to było o tyle dobre, że ja nie potrzebowałem. Interakcji z ludźmi żadnymi. Bo ja sobie ludzi sam wymyśliłem, jak trzeba było, i wszystko sobie sam potrafiłem wymyśleć, więc więc to tyle by było. Dobrze, to trzymajcie się na razie ja i w ogóle przepraszam was za usunięcie tych filmów, ale niestety musiałem te wywiady usunąć było i ich istnienie było zagrożeniem dla, no powiedzmy spokojnego życia kogoś tam, więc nie chcę takiego czegoś robić, czy znaczy nie kogoś tam, tylko kogoś ważnego dla mnie I, i, i naprawdę to pokazuje właśnie jak to działa, jak to działa ta religia, że nie możesz jakby się od niej uwolnić. Ona y, dominuje, dominuje, twoje życie, świadkowie Jehowy ci dominują, zabierają cię po prostu. Wszystko ci zabierają. Wszystko, co najważniejsze ci zabierają. Najpierw dają, potem ci zabierają. Jak ty już bez tego nie możesz żyć, to ci to zabiorą. I właśnie to coś takiego chciało nastąpić, i dlatego tego nie mogą być te wywiady. Aczkolwiek być może kiedyś, kiedyś będą, dlatego został ten odcinek nazwany 1D, ponieważ może odcinek 1C kiedyś, kiedyś się pojawi i one pojawią, może się wszystkie kiedyś, ale to może a może jak wiecie jest głębokie i szerokie. To tyle. Do widzenia i trzymajcie się. Tu kanał GWW 15 był i będzie, mam nadzieję, jeszcze. Także na razie cześć.